nazywam się Szymon Dąbrowski z Klasy Pierwszej E, jestem członkiem samorządu. Witam Was wszystkich na pierwszej debacie o szkole, o czymś też naszym dobrym wspólnym, o czymś, o czym warto rozmawiać. Jako Rada Samorządu chcielibyśmy Wam przedstawić nasze decyzje wdrożone w życie szkoły, a na koniec porozmawiać z Wami, przedyskutować, wysłuchać Waszych komentarzy, rad, może. Tematy, o których będziemy rozmawiać, to przerwa, sprzedawanie ciast w przerwie, bluzy szkolne, konkurs fotografii artystycznej. Bardzo prosiłbym o nieprzeszkadzanie typu wtrącanie się w życzenie, ponieważ to burzy całą przyjemność dyskusji i jest po prostu nieprzyjemne. Mam nadzieję, iż mogę na Was liczyć. Więc może zaczynajmy. Bo jakby dlaczego w ogóle robimy debatę? Chodzi o to, że na tych spotkaniach naszych samorządu zawsze są jakieś dyskusje, ale nigdy nie ma czasu, więc teraz chcemy, mamy więcej czasu i możemy przedyskutować te rzeczy, których, na które nie ma czasu podczas spotkań rady. To tyle chciałbym powiedzieć. Tak, pierwszy temat to jest przerwa, czyli kierunek, w którym udało nam się zrobić no już bardzo dużo. I pierwsze pytanie do Jędrzeja. Do mnie. Aha, do Kuby. Dobrze, to do Kuby. Co udało nam się zrobić, jeżeli chodzi o przerwę? Czego jeszcze wymaga przerwa? Dobra, słuchajcie. Dobra, słuchajcie. Jeżeli chodzi o przerwę, co się udało zrobić? Jak na razie zrobiliśmy... zakupiliśmy niezbędne rzeczy do przerwy i właśnie zakupiliśmy je pod taką ideę, teraz zaczęliśmy też na tym myśleć trochę, pod taką ideę, że przerwa ma być z góry założeniem, że jest taką kawiarnią, miejscem, w którym można odpocząć, w którym można sobie zjeść ciasto, napić się herbaty, zjeść tosta. I chciałbym też się zapytać Was pod koniec, to już będzie pod koniec, na przykład jak Wy sobie byście wyobrażali, czym w ogóle dla Was jest przerwa, czym powinna być przerwa, ponieważ to może dla mnie jest oczywiste, że to powinna być taka kawiarnia, gdzie teoretycznie nie sprzedaje się kawy, ale może to nie jest takie oczywiste, może macie inny pomysł, także chciałbym się o tym dowiedzieć. Co się udało zrobić już tak naprawdę? Zakupiliśmy stoliki, zakupiliśmy krzesła, otworzyliśmy tą przerwę na nowo. Jest prowadzona sprzedaż herbaty, są ciasta przenoszone. Jakoś to działa. Dziś na przykład była Charlotte, powiedzmy. Coś jeszcze. Jeżeli chodzi, pewnie się zaraz mnie zapyta Janek o ciasta, o sprzedaż ciast, także już od razu odpowiem na to pytanie. To jest też takie pytanie do Was, ponieważ rozgorzała ostatnia dyskusja na posiedzeniu samorządu, jak powinna być prowadzona sprzedaż ciast. Moim na przykład pomysłem, to jest nielegalny, nie powinien o tym mówić, ale o tym powiem. Wyłącz kamerę. Ja to jest. To jest, żeby powiedzmy, sprzedamy ciasto. Kto przyniesie ciasto? Pani Księżki przyniósł ciasto. To zawsze tak mówię na matematyce. Pani Księżki przyniósł ciasto. I sprzedaliśmy to ciasto za 30 zł. Koszt produkcji tego ciasta wyniósł 15 zł. Czyli my tak dzisiaj oddajemy te 15 zł, czyli ten koszt produkcji. Później zostaje nam 15 zł. I te 15 zł dzielimy na pół, czyli na 7,50 i pół zostaje dla nas, na przerwy i pół idzie dla tego kogoś. I to byłaby taka forma zachęty. Ale z drugiej strony też bardzo dobrze zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest nielegalne i tego na razie nie wprowadziły. Tylko tak rzucam taki temat, no nie? I chciałbym się dowiedzieć, co o tym sądzicie. Czy na przykład, gdybym Wam powiedział, że bylibyście na przykład mile widziani w przerwie, że mielibyście jakieś specjalne miejsce w naszym gronie samorządu, w sensie, no,
takim, że jakoś lepiej byśmy na was patrzyli. To byście na przykład przynieśli jakieś ciasto, koszty produkcji tego ciasta tak czy siak byłyby wam zwrócone. Także tak. Czy na przykład może ktoś piecze ciasta hobbystycznie, też by przyniósł jakieś ciasto, koszty tak czy siak zwrócone. No to jest taka właśnie rozmowa. Co zrobić, żeby zachęcić uczniów do dawania ciasta na sprzedaż. I czym jest przerwa? I czym jest przerwa przede wszystkim? A, i właśnie też jest pomysłem to, żeby zachęcić tych, którzy byliby potencjalnymi piekarzami ciasta. To jest napisać na tej na tablicy, na którą byłby, jest ten sub ten czarny, że dzisiaj patronatem przerwy jest ta osoba, ponieważ ta osoba przyniosła ciasto. Tak, no bo ogólnie to, co chyba powiedział Google, to teraz trzeba streścić. Chodzi o to, że jesteśmy w ciągłej przebudowie przerwy i teraz jest remont i dokupujemy rzeczy i tak dalej, ale pytamy was, co, jak widzicie przerwę, jakby co chcecie, żeby było w przerwie, żebyście nie uczestniczyli? No bo teraz jest tak, że przerwę opanował rocznik 00 i oni tam przesiadują i tak nie będzie i tak nie chcemy, żeby było. Tylko jak wy widzicie przerwę dla wszystkich? Kto, że jest czajnik. Jest czajnik, a drugi. No i jak nie ma tego. Nie, tylko. Co mi słychać? Jest tak, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Są ciasta, kawa, herbata, czajnik, toster. To jest, co jest w przerwie. No. Dobra. Mi się wydaje, że przerwa się skupiła na ludzi, to trzeba po prostu otworzyć. Znaczy, nie rozumiem, też trzeba otworzyć szeroko na oścież. Chodzi o to, że kupiliście te stoliki z zamysłem, żeby wystawiać coś na zewnątrz. No bo jak tam jest, powiedzmy, no to nie jest duże miejsce, no to jest taka klitka, tam się zmieści 7 osób, czy tam 9 osób, no to te osoby raczej będą tam ściśnięte. Gdybyśmy to otworzyli, no to by było trochę takie bardziej miejsce, no nie wiem, no takie dostępne wydaje mi się, bo tak to trochę, no trochę tak nie zachęca tam właśnie w kąt, tam siedzieć w tym kącie, a to już na pewno ktoś będzie siedział w tym kącie, coś tam na pewno już 8.00 sobie leży i gada, więc no to jest tyle. Tak, a propos tych stolików, które zakupiliśmy i krzesło, czy to już było, ale zakupiliśmy stoliki. W pierwszy dzień, kiedy otworzyliśmy przerwę, to był poniedziałek, osobiście wystawiałem wszystkie stoliki, wszystkie krzesła na zewnątrz. Ku mojemu zdziwieniu, chyba raczej właściwie ten, nie było to trochę zdziwienie, nikt na nich nie siedział, przy nich nie siedział. Nie było jakiegoś zainteresowania tym, żeby usiąść sobie na krześle, przy stoliku napić się herbatki, mimo że było mówione, że herbata jest i tak kawa jest. I ciasto było, nawet dwa. Ale wiesz, to wydaje mi się, że w poniedziałek to nikt o tym nie wiedział. Jak już otwierasz to przerwę, to ciasto na każdej przerwie się z mikrofon albo coś. No bo ja tutaj, no nie każdy tutaj podejdzie i sprawdzi. Codziennie przerwie sprawdzał, czy już mogę się napić tej herbaty, czy jeszcze nie musi, jeszcze nie. Czyli promocja musi być lepsza. No, wydaje mi się, że to nie jest też sprawa teraz, że już markować te stoliki, że się nie sprawdziło. Dali w szafach ludzi i wracali na tych stolikach na przykład. Jak one stały na zewnątrz. Jak stałem w środku, to też grałem, tylko że są ściśnięci. Więc wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby ją otworzyć. Dzięki temu, że mamy taką opcję, bo tej opcji nie było, ta opcja została poszła po zrobienia, że może by te tutaj pozostały. Tam też jeszcze z tyłu. Poza, jak wiemy, że są takie ciasta i na przykład wiemy, że w tym tygodniu ma przynieść w poniedziałek ktoś szarlotkę, we wtorek ktoś ma przynieść jakieś inne ciasto, to na przykład zapisać sobie takie menu, co będzie którego dnia i na przykład rozwieźć po szkole. To trzeba by planować już odwrotnie. Tak, to też obawiamy się tego, że na przykład mówimy się z daną osobą, że przyniesie w środę takie ciasto w tiramisu. I on tej osobie nie będzie się chciało zrobić tego ciasta. We wtorek wieczorem stwierdzi, że nie zrobi i co my teraz mamy zrobić? No przecież mamy nic w przerwie. No poza chyba. Wszyscy no.
No ale tak, to jest jakiś pomysł, żeby zbudować menu. Tylko rozumiem, że chodzi o coś takiego, że...